kompleks szkół Profesor wchodzi między innymi szkoła podstawowa, która w pozytywny sposób wyróżnia się na tle innych placówek w Płocku. Podstawówka mieszcząca się przy ulicy Kilińskiego 12, poza realizowaniem podstawowego programu nauczania, wprowadza też mnóstwo innowacyjnych nowości. Przykładem tego typu działań jest m.in. matematyka, która przekazuje wiedzę dotyczącej królowej nauk poprzez gry. O czym dokładnie mowa? Dzieci mają się nauczyć myśleć matematycznie, dlatego też oprócz takich standardowych, normalnych, zwykłych lekcji, gdzie muszą i nauczyć się liczyć, rachować, muszą się nauczyć przede wszystkim właśnie logicznego myślenia, takiej kreatywności, twórczości, wymyślania. Dzieci bardzo dużo wymyślają własnych gier, tworzą te gry, grają w nie i poprzez te gry również uczą się właśnie liczyć ułamki, dodawać, odejmować, układać zadania z treści, rozwiązywać je. I myślę, że to jest takim głównym, najważniejszym celem tych zajęć. Gry to świetny sposób na naukę. Własnoręcznie przygotowane plansze i pionki wpajają wiedzę poniekąd nieświadomie poprzez zabawę. Jak tłumaczy nauczyciel matematyki w szkole podstawowej Profesor, użycie gier w nauce to nie jest pomysł nowatorski. W Profesorze, dzięki indywidualnemu podejściu do ucznia, jest jednak czas na wprowadzenie go w życie. W literaturze gdzieś takiej dydaktycznej jest już dawno opisywany, ale jest troszeczkę trudny, potrzebuje dużo czasu i dlatego nauczyciele może nie tak bardzo często z tego korzystają, ale jest bardzo dobry, bo w trakcie jednej lekcji dzieci więcej zrobią działań, niż tak jakby z książki robiły. A jeszcze dochodzi ten element twórczości, co oni muszą sami stworzyć. To jest chyba najcenniejsze. Dzieci stworzyły mnóstwo gier. Są klasyczne planszówki, niekonwencjonalne wieże, po których należy się wspinać, a także kolorowe karty, a wszystko to okraszone matematyką. Teraz na przykład ankietę stworzyliśmy i będziemy ją w szkole rozdawać. Jest, jakby uczymy się kreatywności. Trzeba stworzyć kanapkę własną. I o to chodzi, że no, wchodzi się na różne pola. Trzeba zebrać jakby składniki do kanapki. I osoba wygrywa ta, która ułoży kanapkę jako pierwsza. Tak niecodzienne podejście do nauki przynosi realne korzyści. Dzieciaki uczęszczające do Profesora uczą się szybciej i chętniej. Osiągają też lepsze wyniki w nauce. Równie ciekawe, angażujące dzieciaki zajęcia prowadzone są podczas zajęć z języków obcych, na które w Profesorze kładzie się szczególny nacisk. Przede wszystkim tutaj kładziemy nacisk na żywy kontakt z językiem angielskim. Staramy się tutaj skupiać na tym, aby dzieci prowadziły konwersacje w języku angielskim. Korzystamy z wielu udogodnień, które tutaj szkoła nam jakby funduje, także mamy tutaj kontakt z tablicą interaktywną. Korzystamy z bardzo dobrego wydawnictwa, jeżeli chodzi o podręczniki. Duży wpływ na jakość nauczania ma zindywidualizowany tok nauczania. Dzięki temu klasy są mniejsze, można w bardziej bezpośredni sposób dotrzeć do ucznia. Każde dziecko ma tutaj zapewnioną opiekę, możemy z każdym dzieckiem tutaj indywidualnie pracować, także kładziemy nacisk na indywidualizację zajęć. Także mówię, ta mała liczebność grup na pewno jest tutaj dużym atutem, jeżeli chodzi o pracę w tej szkole. I na pewno myślę, że tutaj, jeżeli zwłaszcza chodzi o język angielski, ma to ogromny wpływ na jakość zajęć. Lekcje w Profesorze z całą pewnością nie są nudne i schematyczne. Równie wesoło jest też na zajęciach muzyki, które to zawsze angażują głosy całej klasy. Wśród młodzieży uczęszczającej na zajęcia muzyki nie brakuje talentów. Mniej śpiewne, za to równie interesujące są zajęcia języka polskiego. Dzieci recytują, czytają i uczą się o znanych, lubianych autorach. Uczniowie są bardzo zmotywowani i zaangażowani w lekcje, czego dowodem są sukcesy w nauce i w przeróżnych konkursach. Cieszę się, że mam zaszczyt z nimi pracować, bo to są dzieciaki bardzo sympatyczne, bardzo ambitne, grzeczne i miłe. Średnio w ubiegłym roku mieliśmy 5-0. Myślę, że dopracujemy takiej samej średniej w tym roku. Wielu uczniów z mojej klasy bierze udział w konkursach przedmiotowych, nawet w konkursach wojewódzkich. Uczeń Mateusz Strawczyński, Dubiel, Natalka Pruszyńska to finaliści konkursów matematycznych, polonistycznego, biologia.
Teraz biorą udział w konkursie historycznym organizowanym przez Muzeum Mazowieckie. Także o tych ich zasługach mogłabym mówić dużo, bo rzeczywiście można być z nich naprawdę dumnym. Sukcesy te nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy szkoły z rodzicami, którą cechuje się profesor. Dobrą atmosferę i ciekawe lekcje doceniają też uczniowie. Zajęcia w tej szkole są fajne, nauczyciele są genialni i ogólnie wszystko tutaj przychodzi łatwo. No, nauczyciele bardzo dobrze tłumaczą i no, nie ma na co narzekać. Nauczyciele wykraczają ponad program, często dają nam jakieś dodatkowe zajęcia, pokazują nam inne ciekawostki. A ogólnie to jest też przyjazna atmosfera na lekcjach. Zajęcia są dobrze prowadzone moim zdaniem. Bardzo lubię moją szkołę, chętnie do niej chodzę. No prawie lubię wszystkie lekcje. Mają bardzo duży zakres, mają fajne gry, zabawy, można też na dużo się nauczyć, dużo wynieść z lekcji. Nauczyciele przynoszą różne fajne rzeczy, takie dodatkowe, różne takie ciekawostki i są to ciekawe lekcje, przyjazna atmosfera. Staramy się wykorzystywać no, pełne spektrum możliwości, prawda? Więc łączymy i tradycyjne metody, mapy tradycyjne, ale również nowoczesne projektory. Dostęp do internetu mamy, więc jeżeli potrzebujemy, prawda, jakichś materiałów ikonograficznych, to również na lekcji z tego korzystamy. Oczywiście również opisujemy, omawiamy pewne źródła historyczne, które ja staram się przynosić tutaj do szkoły w miarę możliwości, ale również dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach. Szkoła podstawowa profesor to nie tylko lekcje programowe, to także wiele zajęć nadobowiązkowych, czego doskonałym przykładem są zbiórki zuchów, cieszące się ogromną popularnością wśród dzieci. W naszej szkole działają 3 gromady zuchowe. Podczas zbiórek drużynowi wykorzystują różnorodne i ciekawe metody i formy pracy. Poprzez to motywują dzieci do poznawania świata, otaczającego świata i przede wszystkim rozwijają ich zdolności manualne poprzez majsterkę zuchową. Co więcej, podczas zdobywania sprawności grupowych czy indywidualnych, zuchy rozwijają swoje zainteresowania. Przede wszystkim kładziemy też nacisk na inteligencję emocjonalną dziecka. Kształcimy kompetencje emocjonalne takie jak samoświadomość czy samokontrola, samoakceptacja, ale przede wszystkim też kompetencje związane z relacjami z innymi ludźmi, czyli na przykład perswazja, przywództwo czy współpraca, asertywność czy empatia. Niepubliczna szkoła podstawowa profesor mieści się w kompleksie szkół przy ulicy Kilińskiego 12. Więcej informacji o ofercie szkoły czeka na stronie internetowej www.profesor.edu.pl.